No hej, tu P42 i dzisiaj opowiem wam o serii Assassin's Creed Last Descendants, Ostatni Potomkowie. Za te książki dziękuję wydawnictwu Insignis, a ten materiał realizuję w związku z premierą drugiego tomu, czyli Grobowca Hana. W tym filmie opowiem wam zarówno o pierwszej książce, jak i o drugiej, ale oczywiście nie będzie tu żadnych spoilerów a propos żadnej z nich, więc możecie ten materiał spokojnie oglądać. Poznajcie Owena, zwykłego nastolatka o niezwykłej przeszłości. I można to interpretować na dwa sposoby, ponieważ po pierwsze, Owen miał dość trudne dzieciństwo, a raczej taką późniejszą jego część, ponieważ jego ojciec został oskarżony o zabójstwo, trafił do więzienia i w tym więzieniu umarł. W związku z tym, no, ta przeszłość za naszym głównym bohaterem się w pewnym sensie ciągnie. Ponadto Owen uważa, że jego ojciec został niesłusznie oskarżony i jakby jednym z wielu celów tego bohatera na przestrzeni ogólnie tych książek jest poznanie przeszłości, dowiedzenie się tego, co tak naprawdę wydarzyło się podczas napadu na bank. I mimo, że jest to fakt, od którego zaczynamy lekturę, nie jest on aż tak istotny na samym początku, chociaż oczywiście wpływa na naszego bohatera, na jego działania. Jednak ważniejsza w całej historii jest przeszłość, ale ta jeszcze dalsza, czyli to, co Owen ma zapisane w genach. Ponieważ ci, którzy już mieli styczność z uniwersum Assassin's Creed, wiedzą, że jest to świat, w którym przeszłość jest zdecydowanie bardziej żywa, niż mogłoby się wydawać. Oczywiście zaraz opowiem wam o moich przygodach związanych ze światem Assassin's Creed, ale najpierw skończę zapowiadanie fabuły Trójząb Edenu, czyli broń, która może zmienić, zniszczyć świat. Składa się z trzech sztyletów, i mniej więcej, chociaż nie wiem jak to będzie w trzecim tomie, każda z tych części trochę skupiona jest na odnajdywaniu danego sztyletu. Jednak to tylko bardzo uproszczony opis, który wam powinien wystarczyć do sięgnięcia po tę książkę. A teraz przechodzimy do tego, co ja o tym myślę, ale najpierw historia. Pamiętam czasy podstawówki, kiedy moi rówieśnicy grali w gry z serii Assassin's Creed. Wtedy to na PSP chyba. Jak ktoś pamięta, to piszcie w komentarzach, że pamiętacie, co to było PSP. I ja jakoś tam, no, kojarzyłem mniej więcej ten tytuł. Im byłem starszy, tym oczywiście bliżej mi było do grania w te gry, aczkolwiek zawsze byłem gdzieś z boku i teraz jakby widząc to, czym się zajmuję aktualnie, wiem, że po prostu nie jestem typem gracza, aczkolwiek fabuła i wszystkie jakby te historie związane z konfliktem w serii Assassin's Creed, czyli to, co mogłem przeczytać o tych grach w internecie, zawsze naprawdę mnie mega interesowało. Bardzo mi się w ogóle podobała ta koncepcja, no tylko jakby sam fakt gier, nie wiem, no też ja za bardzo nie miałem możliwości w nie grać wtedy, kiedy one na takim największym topie były wśród moich rówieśników, no a jak już załóżmy później miałem możliwość, no to jakoś mi to przeszło, wszystkim wokół przeszło, nie wiem, ja jakoś wyrosłem. Tyle z mojej historii jakby z serii Assassin's Creed, ale wiedziałem, o co mniej więcej tam chodzi i właśnie opisując wam moje doświadczenia z czytania książki Ostatni Potomkowie oraz Grobowiec Hana, chcę wam powiedzieć, że mocno się zdziwiłem pod naprawdę wieloma względami. Moja pierwsza obserwacja jest w sumie mała, ale chcę o niej wspomnieć i może tu trochę wyjść moje jakieś ignoranctwo, aczkolwiek wydaje mi się, że wtedy, kiedy ja mniej więcej śledziłem fabułę Assassinów, czyli pierwszy Assassin, drugi Assassin, tak naprawdę po trójce, czyli tej amerykańskiej, już w ogóle nie śledziłem serii. Tak to mniej więcej co nieco czytałem, o czym jest która część, żeby sobie wyobrazić, jak ta cała historia wygląda. Czy tam animusy i cała ta technologia, bo dla tych, co nie wiedzą, jest to urządzenie, które pozwala za pomocą kodu genetycznego dostać się do wspomnień właśnie zachowanych w genotypie, że tak powiem, do wspomnień przodków danej osoby i jakby wcielić się w tą osobę, być nią, jakby mieć film na żywo, przeżywać to, co ona przeżyła. I pierwsza rzecz, o którą mi chodzi, czy w tych grach przynajmniej było tak, że Animus był czymś, o czym wszyscy wiedzą, a tutaj Owen oraz jego przyjaciel Javier, mam nadzieję, że to się czyta tak po hiszpańsku, jak nie, no to się wydurniłem, no ale tak mi się wydaje. Oni wiedzą, że jest coś takiego jak Animus. W tym świecie słyszało się o tym, że to jest konsola, która pozwala właśnie dostać się do wspomnień. Jest to coś, co raczej mają ośrodki naukowe, no ale jest to rzecz jawna. Nie wiem, to taka pierwsza moja obserwacja, ale druga i chyba naprawdę najważniejsza pod tym kątem, no bo jak to jest? Przynajmniej w grach było tak, że byli asasyni i templariusze. Asasyni kontra templariusze, jakiś tam konflikt od lat, wieków, wieków. A w tej książce, co jest absolutnie fajnym, ciekawym podejściem na świeżo, poznajemy jakby ten konflikt z zewnątrz, trochę jakby z trzeciej strony, która mówi nam, że zarówno asasyni, jak i templariusze, którzy przez te lata walczą i jakbyście byli ciekawi ogólnie a propos tego uniwersum i ich przekonań, to tylko wam zdradzę, żeby was zachęcić do przeczytania tych dwóch książek. Asasyni walczą o wolną wolę, ale pod każdym jakby możliwym względem.
I to przeradza się może trochę w jakąś anarchię, a templariusze chcą wolności, ale uzyskano jej przez pokój, który wynika z kontroli znowu. Czyli mamy anarchia kontra kontrola, taka może trochę za bardzo, więc jakby pokazane jest, że jedno i drugie jest niedobre. To jest dziwne, aczkolwiek fajne, ponieważ czytając tę książkę jakby wiedziałem, że mogę się opowiedzieć albo po tej stronie, albo za tymi bohaterami, a może w ogóle za stroną trzecią, która jest przeciwna temu wszystkiemu, że wszyscy coś źli tak uważa, musicie przeczytać, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. To mi się bardzo podobało, no bo nie jest to taka jednoznaczna książka. To mi się zmieniało aż tak bardzo, że w momencie, kiedy jestem z tej perspektywy tych bohaterów, bo to jest bardzo dużo bohaterów, potem o tym powiem, albo dobra, teraz jeszcze tak skracając fabuły. Pierwsza część jest o poborach do wojska w XIX wieku. Jeżeli coś pomyliłem, to pewnie tu macie napisane albo po prostu datę wydarzeń, do których cofają się nasi bohaterowie w przeszłość. I to jest tak, że mamy szóstkę bohaterów, każdy wciela się w kogoś innego i jednocześnie mamy historię z Nowego Jorku opisaną tak przeplatającymi się różnymi wydarzeniami. To jest mniej więcej tak pierwsza część. Kolejna rzecz to to, że ci bohaterowie nie są bardzo wielowymiarowi, ale nie są bardzo płytcy. Dlaczego? Ponieważ każdy z nich ma coś takiego dodatkowego, co można o nim powiedzieć. Oczywiście cechy charakteru i to wszystko, ale jest w tej książce naprawdę wiele problemów takich społecznych i mówiąc problemy społeczne, wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. W drugiej części też mi się bardzo podoba, że na przykład sam Animus pokazany jest w nie do końca dobry sposób, bo okazuje się, że Animus w Abstergo jest w pewnym sensie troszkę inwazyjny, aczkolwiek no nie aż tak bardzo, ale jest ten temat poruszony, co mi się też bardzo podoba. Ostatnia rzecz dotycząca obu tych powieści, zaraz wam opowiem troszkę tylko o drugiej części, która już teraz zdradzę, że podobała mi się bardziej niż pierwsza, to fakt, że jest to młodzieżówka, ale często ja czytając młodzieżówki obniżam sobie wymagania, bo sobie myślę, to jest młodzieżówka, nie musi być aż tak intryga zakręcona, jakby nie będzie to, wiadomo, fantastyka gatunkowa, jednak będzie jakby kosztem tego lżejsze i fajniejsze. No to nie do końca. Tutaj nadal jest lekko, ale nie kosztem tego, jak interesujący jest świat i interesujące są zdarzenia. Mamy tu taką, powiedziałbym, może przygodówkę, czyli wyobrażacie sobie różne miejsca, różne pościgi, jakieś tam dynamiczne rzeczy cały czas. Czemu tom drugi jest według mnie o wiele, wiele, wiele fajniejszy od pierwszego? Tak jak mówiłem, w pierwszym tomie mamy ten problem rasizmu, poboru do armii amerykańskiej. Ci, co znają historię, to pewnie wiedzą, o czym mówię lepiej niż ja w tej chwili, ale tak jak wam tam wcześniej napisałem, pewnie data, o które wydarzenia mi chodzi, to już wiecie, to co się działo w Nowym Jorku. A druga część, wbrew jakby okładce i podtytułowi, nie jest tylko o tej części azjatyckiej, czyli o tym, co działo się podczas najazdów Mongołów. I to mi się naprawdę podobało, że przez to, że w końcu bohaterowie nie byli w jednej symulacji cały czas, poznaliśmy historię kupca z Afryki, poznaliśmy historię wikinga, to w ogóle była historia. Przez to ta książka, druga część była zdecydowanie bardziej urozmaicona, była zdecydowanie bardziej dynamiczna, były co chwilę zmiany punktu widzenia, ale nie pomiędzy bohaterami, tylko pomiędzy stronami konfliktu, więc jeżeli pierwsza część wam się spodoba, albo tak wam się spodoba, tak no w sumie fajne i nie wiecie, czy sięgać po kolejną, to zdecydowanie sięgnijcie, bo jest o wiele, wiele lepsze. Ja naprawdę nie mogę się doczekać trzeciego tomu i z tego co wiem, tam wszystko jest tak napisane, to trzeci tom będzie tym ostatnim. Niestety nie wiem, kiedy się pojawi, on chyba jeszcze za granicą nie wyszedł, więc trochę trzeba będzie poczekać, ale już w te wakacje polecam wam wybrać się do tego świata. To mi przypomniało te wszystkie czasy czytania książek na plaży, ale kiedy ja jeszcze, powiem tak, kiedy ja byłem młody, tak. Bardzo mądrze, Paweł. Kiedy ja byłem taką no, tą młodszą młodzieżą i czytałem książki dla młodszej młodzieży i to było takie wow, to jest mój świat, to ja czytając to znów się tak czułem. Wiadomo, to nie jest Mroczna Wieża Stephena Kinga. To nie są mroczne materie, to nie jest Brandon Sanderson, ale jest to coś, czego potrzebowałem po tych wszystkich ciężkich, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrych książkach. Coś, co pozwoliło mi się odprężyć, a jednocześnie nie ogłupić. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli ten film ci się spodobał, to koniecznie daj mu łapkę w górę w komentarzach poniżej. Piszcie, jaką styczność z uniwersum Assassin's Creed mieliście. Ja bardzo chętnie poczytam. Piszcie, w które gry graliście, jak wam się podobały, czy może czytaliście książki, ponieważ również nakładem wydawnictwa Insignis były wydawane i chyba są na bieżąco książki, które są bezpośrednim jakby
łącznikiem z grami, czyli że jest jedna książka, jedna gra. I pamiętam, że pierwsza część się nazywała Renesans i pisał te książki Oliver Browden, jakoś tak. Więc no tutaj wam na pewno wyświetlę okładki wszystkie. Ja pamiętam, że tylko styczność z pierwszą książką, czyli z Renesansem miałem. Piszcie, czy te książki czytaliście, bo jestem bardzo ciekawy waszych opinii tam, gdzie już było no bardzo mocno z grą powiązane, bo pamiętam, jak te książki były pisane. Piszcie, czy też przekonałem was do tych, bo to jest nowe, świeże spojrzenie na uniwersum Assassin's Creed, którego według mnie było potrzeba. Ja się z wami żegnam, cześć!